Cześć, z tej strony Seba. Witam Was w kolejnym odcinku tutoriali, tudzież samouczków. Dzisiaj pokażę Wam, jak się robi takie oto wprasowanki. O, domowym sposobem. Co będziemy potrzebowali? Potrzebujemy folię termotransferową, to już jest wycięta. Drukarkę atramentową bądź laserową. Oczywiście folia musi być dopasowana do typu drukarki. To jest akurat do atramentówki. Deskę do prasowania i żelazko. Pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to zrobić w programie graficznym szablon. Tuż przed wydrukowaniem należy ten szablon zamienić w tryb lustrzanego odbicia, gdyż w taki oto sposób będzie drukowane. O. Folia termotransferowa zwykle ma z jednej strony oznaczenia, żeby było wiadomo, po której stronie drukować, a po której nie. Mamy wydrukowane odbicie lustrzane na papierze. Teraz należy to wyciąć zwykłymi nożyczkami. Papier jest generalnie przeźroczysty, więc jeżeli nie chcemy mieć artefaktów po wprasowaniu, postarajmy się lecieć po liniach. Wziąłem zwykły papier, taki blok będzie trochę twardziej, ale zanim je zużyjemy, pamiętajcie, że teraz odwracamy to w taki oto sposób. Najpierw to rozprasujmy jeszcze. O. O. Teraz już wiemy, że to jest proste. Przyłożymy teraz nasze logo. O. Jeżeli jesteśmy pewni, że to logo już jest w dobrym miejscu, to teraz uwaga. Powinno wystarczająco przylegać. Mam nadzieję. Jeszcze tylko poprawimy dla pewności. O. No jest to rozgrzane do maksymalnej temperatury. I uwaga. Proszę, mamy na plecach naszą naklejkę. Jest super. O. Naklejka na plecach jest. Tak naprawdę, proszę, na plecach już mamy nasze, znaczy moje logo w tym przypadku. Co jeszcze zostało? Kieszeń, na kieszonce. Kieszeń znajduje się po lewej, czyli trzeba, o, jest kieszonka, super. Kieszonka jest taka malutka, więc i to logo będzie takie malutkie. Tutaj, o, analogicznie przykładamy i uwaga, ciach. Jest. Teraz jeszcze tylko podważyć. Proszę. I tak naprawdę mamy, można powiedzieć, gotowy zestaw z wrąbanym logo oraz z tyłu z drugim logo dużym. To jest tak naprawdę cała zabawa, jeżeli chodzi o folie termotransferowe, dzięki którym możemy transferować z drukarek atramentowych bądź też laserowych, zależnie od tego, czym dysponujemy, na tkaniny i robić sobie własne wzory. To tyle na tę chwilę. Pozdrawiam Was. Cześć.